ponieważ całe materiały mają pomóc zrozumieć tą prawdę, że jest, my jesteśmy sobą, czyli świat, w którym żyjemy, jeżeli będzie miał pewien przekazany pewną wartość taką, która zmienia tego świata, to rzeczywiście nie będzie byle jaki, nie będzie bez smaku, ale będzie posolony. Dlatego pielgrzymka ma za zadanie po pierwsze pomóc ludziom odkryć tą prawdę, że są solą ziemi, pomóc ludziom, aby się nasolić, czyli nabrać przez te 9 dni pielgrzymowania takiej wartości, takich doświadczeń, które sprawią, że ich życie będzie na nowo odkryte jako życie wartościowe, cenne, mające swój smak. I też na pielgrzymce chcemy pomóc ludziom odkryć, że ta sól też daje szansę, żeby utrzymać sprawność, kondycję. Ona jest potrzebna. Takim wydarzeniem, które będzie im pomagało w tym zdobyciu tej sprawności, żeby zmieniać świat, to będą te wydarzenia, które zostały tu przedstawione. Jest takich 8 punktów w czasie każdego dnia na pielgrzymce, podczas których będą się ludzie dosalać w różny taki sposób. Najważniejszym będzie msza święta. To nie będę przedstawiał co, który dzień. Tutaj przekazałem wam książki na temat